Szanowni Państwo, certyfikaty energetyczne. Okazuje się, jak podają liczne portale, że będzie obowiązek posiadania certyfikatów energetycznych już nie tak jak teraz, że na przykład na domy mieszkalne, ale również na mieszkania w blokach, już nie blok jako całość, tylko indywidualnie. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że jak możemy przeczytać, będzie to od kwietnia przyszłego roku obowiązywało te mieszkania, które będą albo wynajmowane, albo sprzedawane. Natomiast już rok później ma być to przeznaczone dla wszystkich mieszkań, czyli wszyscy będą musieli posiadać tak zwany certyfikat energetyczny. I teraz o czym bardzo ważnym warto powiedzieć. Co zawiera certyfikat energetyczny? Otóż certyfikat energetyczny zawiera takie tabele oparte na wzorach matematycznych. Przepraszam, na analizie budynku, na obserwacji termicznej, wykazaniu tego, jak dużo energii z budynku ucieka na zewnątrz, czyli de facto ile energii potrzebne jest na ogrzanie danego budynku czy też mieszkania. Co więcej, jest to przeliczalne na zapotrzebowanie energetyczne w skali roku, na przykład 3 MW, 4 MW, 50 MW, 3000 MW. Wraz z tym idzie jeszcze informacja o tym, ile procent z tej energii, która jest potrzebna na ogrzanie tego pomieszczenia, pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jest to podane w procentach. A całość jest podsumowana, jaka w związku z tym jest orientacyjna emisja dwutlenku węgla w związku z ogrzaniem tego pomieszczenia. Czy już Wam się łączą kropki? Tak, dokładnie tak. Emisja dwutlenku węgla. Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale to już małymi kroczkami właśnie jesteśmy do tego wprowadzani. Za chwilę sami, jako zwykli użytkownicy, będziemy płacili za emisję dwutlenku węgla, no bo skoro płacą elektrownie, to dlaczego nie my? Jesteśmy w Unii Europejskiej, ta cała chucpa wyciągania pieniędzy od obywateli, zniewalania nas, idzie coraz dalej, Polaków drąży się tak jak i inne kraje. I teraz wyobraźcie sobie, że w ramach oczywiście walki o zasadne ochronę klimatu przyjdzie nam płacić za CO, za to, że dom ten dwutlenek węgla emituje, dlatego że potrzebujemy energii na ogrzanie tego domu. I pewnie za jakiś czas te ceny zaczną rosnąć do tego stopnia, że będziemy ogromne ilości pieniędzy wydawali, żebyśmy ciągle nie mogli się wzbogacić i rozwinąć. A ci, którzy będą brali tę kasę, to już na pewno wydadzą ją za nas lepiej niż my byśmy zrobili to sami. Jedna wielka chucpa pod egidą Unii Europejskiej, natomiast wielkie przedsiębiorcy dawno produkcję wynieśli poza Europę, na przykład do Chin, do Indii, gdzie jest główna emisja dwutlenku węgla i to właśnie w tamtych państwach jakoś dziwnym trafem rządy nie zdecydowały się przyjąć tych porozumień o emisji dwutlenku węgla i płacić w związku z tym haracz, a my będziemy go płacić. No i w tych mieszkaniach, które są niedogrzane, na przykład jak się okaże, że jakiś tam limit jest przekroczony gazów cieplarnianych, no to być może nawet trzeba będzie dopłacić. Połączcie sobie to z kolejnymi kropkami, czyli na przykład z tym, że wiele banków wprowadza już tak zwane zliczanie śladu karbonowego, śladu węglowego, czyli na podstawie Waszych zakupów mniej więcej bank próbuje wyliczyć, oczywiście mniej więcej, jaki jest ten ślad węglowy, czyli ile tego dwutlenku węgla produkujecie. Oni oczywiście Wam nie wyliczą, że dzięki temu dwutlenkowi węgla wzrośnie o tyle więcej roślin, drzew, które sprzedamy do Hajfy, a chrust i te gałęzie drobne, badyle zostaną dla nas, to tego nie będą wyliczać. Oni wyliczą, ile dwutlenku węgla zostało w ten sposób wyemitowane. I teraz tak. Być może zostanie ustalony jakiś limit, którego przekroczenie będzie powodowało kolejne konsekwencje,
A zobaczcie jeszcze, że może to wyglądać w ten sposób, że jeżeli będziesz miał dwa albo trzy mieszkania, no to ten limit przekroczysz na pewno. Przypomnę, że do 2035 roku ma być zakończona całkowicie produkcja samochodów spalinowych, czyli będziemy korzystali z samochodów elektrycznych. Kolejne źródło, policzalne źródło emisji dwutlenku węgla, no bo skoro korzystamy z energii elektrycznej, która jak wiemy powstaje ze spalania węgla, no to produkujemy świat węglowy. I tak oto lecą sobie z nami w gumki i będą nas nadal próbowali dymać. Musimy o to walczyć, żeby to zmienić. Między innymi takimi małymi krokami, działaniami jak zapisy o złożach naturalnych.